Cześć, z tej strony Dominik i dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o klocu. Kloc jest to odmiana szachów, rozgrywana na dwóch szachownicach przez dwie dwuosobowe drużyny, czyli łącznie grają cztery osoby. W drużynie gracze grają różnymi kolorami, pierwsza osoba białymi, a druga osoba czarnymi. W klocu obowiązują normalne zasady, takie jak w szachach międzynarodowych. Od zwykłych szachów gra różni się jednak tym, że bierki zdobyte przez jednego z graczy przechodzą do ręki partnera z drużyny, który może postawić się na swojej szachownicy. Umieszczenie bierki jest traktowane jako osobny ruch. Gracze muszą ze sobą ściśle współpracować. Przegrana jednego szachisty oznacza porażkę całej drużyny. W kloca zazwyczaj gra się na czas, z reguły krótki, tak jak w blicu. Gra ma bardziej charakter rozrywkowy i towarzyski, a nie sportowy. Zasady gry nie są ściśle określone i zależą od kraju lub indywidualnego uzgodnienia między zawodnikami. Na przykład nie zawsze dopuszcza się promocję piona, czy też dostawianie na szachownicę bierek, które od razu dawałyby szacha lub bata przeciwnikowi. Dopuszcza się też werbalną komunikację w zespole, na przykład: ej, potrzebuję hetmana. W której to komunikacji często nie brakuje emocji. W ten sposób rozgrywki kloca są nierzadko o wiele bardziej żywiołowe i efektowne, także dla kibiców, niż tradycyjne szachy turniejowe. Możliwość dostawiania bierek powoduje, że strategia ataku czy obrony w klocu znacząco różni się od stosowanej w szachach klasycznych. Na przykład roszada nie zapewnia dużego bezpieczeństwa królowi ze względu na możliwość zaatakowania go dodatkowymi skoczkami otrzymanymi od partnera. Typowe motywy ataku we wczesnej grze obejmują poświęcenie figury na polu f7 lub f2 w celu wyprowadzenia króla przeciwnika na otwarty teren. Powszechnie używana notacja w klocu jest rozwinięciem klasycznej notacji stosowanej w szachach. Wprowadza ona zapis małpa, który symbolizuje dostawienie bierki otrzymanej przez sojusznika. A ja tutaj Damian, a ja chciałem podziękować Dominikowi, że przyszedł i pomógł mi nagrać materiał, który obecnie widzicie na ekranach. Myślę, że będziemy częściej nawiązywali współpracę do robionych materiałów oraz omówimy też inne rodzaje szachów. Dziękuję Ci bardzo, Dominik. Również dziękuję. To mówił do Was na koniec Damian i ze mną był Dominik. Do zobaczenia za tydzień w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.